się zrobiłeś takie drogie? To jest glut z nosa. Pruk, pruk! Cześć, znajdźcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Dzisiaj zamówiłam przyjaciółkę Ogi i będziemy razem jeść. Końco! Dzisiaj razem przetestujemy wiralowe jedzenie z marketów i będziemy oceniać, czy rzeczywiście są warte wirala i czy nam smakują, czy warto, żebyście je kupili. Ja jestem po prostu szczęśliwa, że tutaj jestem i mogę po prostu jeść. Jeść. Ja też bardzo lubię jeść, więc zacznijmy. Kocham! Ja kocham Kinderlo! To tak długo trwało! Ja się zgłosiłam! Ale poczekaj, czyli ty jakby znasz to na zasadzie, że znasz dokładnie to? Czy nie. Kinder... okej. Okay. Ja miałam takie, wow, ja tego nigdy jeszcze nie widziałam. Nie, ja tylko widziałam Kinder i miałam takie... To tak, to jesteśmy na tej samej stronie, ja też kocham Kinder. I to jest jeszcze Kinderini, czyli takie włoskie Kinder? Scoprili tutti. Kinderini. Kinderini, scoprili tutti. O, to się kąpie w filiżance. No, to są dzidziusiowe chciałam powiedzieć Kindery. No, this is wrong. Czyli to są jakby... baby. No, jakieś ciastko. To otwieraj, jako gość. Tutaj jest pokazane z mlekiem, ale my nie mamy mleka. Mamy mleko. Aha, bo ja myślałam, że to są płatki. No bo wiesz, jakby... Ej, to z mlekiem, nie? Dobrze. O, nie! Ważne, że to moje paznokcie, ale... Wszystkie są takie akurat smutne. Pierwszy, którego wzięłaś, to jest jakby z rozwaloną twarzą. Ale czemu są smutne? One powinny być happy. Szukam. O, jest happy, jest? Tylko oczy mu trochę tak. A nie, ma takie serduszka na oczach. Czyli to jest ten, co się topi w... topi. Tapla. Ten, co się tapla. Tak, i szczęśliwo, bo się topi w mleku. I love milk. Watch me go! Ej, to będzie super. Dobra, mamy mleko. I co, próbujemy? Ja bym chyba zrobiła tak, żebyśmy próbowały i bez mleka, i z mlekiem. Dobra. Kosztowały 32 zł. Więc to jest bardzo dużo, jak za takie opakowanie biszkoptów. Kiedy cukierki się zrobiły takie drogie? Nie, naprawdę, to jest jak obiad. To można kupić w Lewiatanie, jakby co. Ja spróbuję może tego smutnego, żeby mu nie było smutno. Dobrze. Ty, ale on ma czekoladę na dole, czy to jest biszkopt, czekolada i tu jest jeszcze trochę tego mleka. Tutaj chyba jest, a to jest mleko, sądzisz? Ty się to w oczach? Mleczna, no, ta mleczna skinderka, ta co ufacy. No, tak. Dobra, no to ja próbuję bez. O. Ale chłopiące. Nie, to jest bardzo dobre. Mi trochę brakuje tutaj takiego musu, no bo nie wiem, co jest w normalnych kinderkach. No, bo to jest jednak dosyć suche. Jest dobre, jest mleczne. Zobaczymy, jak z tym mlekiem faktycznie. Moim zdaniem lepsze, ale to nadal nie zastępuje tego nadal mlecznego... nie jest 31 zł? Nie, nadal nie jest 31 zł. Z mlekiem zdecydowanie lepsze. Ja bym powiedziała, że wiralowe to nie jest, bo ja myślałam, że to będzie bardziej tak, że w środku, między tymi waflami, będzie więcej czekolada. Tej czekolady, ale też nie powiedziałabym, że w sensie dziwi się, że to jest wiralowe. No, jaką byś dała cenę? 1 do 5? 2. Ale nie, bo są złe, po prostu ja naprawdę uwielbiam kinderki, jakby. Ja się tak ucieszyłam, jak widziałam, że to jest kinder. A ta czekoladowa konsystencja, którą właśnie najbardziej lubię w kinderkach, nie egzystowała tu. Więc ja też bym im dała niestety 2, bo mnie zawiodły, po prostu. Kocham chipsy, po pierwsze. Wow. Ale to... Wow. Tylko czemu tu jest banan? No ale jest napisane potato chips with parmesan. I to są chipsy, które można znaleźć w Żabce, za uwaga, niecałe 6 zł. Więc jest okej. Okay. I to jest firma Jerseyka. Jerseyka. Formation Jerseyka. Jak to pachnie? Ej, ale nie jest w takiej chipsowej formie. O. Rzeczywiście, to są jakby te chrupki, takie jak prażynki, coś takiego. Wiecie, ja i tak takie lubię, ale nie tego się spodziewałam. Tak, bo tu jest napisane, że potato chips. Chips. No, a pachnie ładnie. I ja myślałam, że jak ty krzyknęłaś, to ej, to ci nie pachniało, ale pachnie serem. Zobacz. Nie, pachnie mocno serem. No. Ale są takie chrupiące, bo te takie krążki zazwyczaj nie są aż takie jakby... Ale to mi nie sprawia takiej satysfakcji, jak normalny ziemniak. No, tak. Jak normalny ziemniak. No, ty wiesz, o co chodzi, no. To jest trochę tak, że jak jesz normalnego chipsa typu Lay's, to masz taką satysfakcję. A to jest taka prażynka, wydmuszka i mam takie, ktoś mnie tu oszukuje. Tak, to prawda. Ten pierwszy crunch to jest takie...
Mhm. A potem jest taka, no, ale rzeczywiście smakuje serowo, ale nie podoba mi się ten już smak samego chipsa. Bo dla mnie to nie jest to. To nie jest to, co powinno być. No. Ale czy jest wirelowe? Ja bym nie powiedziała, chociaż smak tego sera jest chyba jednym z lepszych takich tak. na chipsach. Tylko bym jeszcze powiedziała, że to opakowanie dla mnie jest jakby, what is going on? Dlaczego jest tak dużo różnych rzeczy? Dlaczego to jest banan albo dlaczego gruszka? Why is there a mushroom? Jakby tu jest portobello. Jakieś. Ale przepraszam, banan, fakt, nie, ta gruszka, a to jest no, gruszka? Gruszka, tak? A no. jest gruszka. No, gruszka. Ta gruszka? Jakby co ona tu robi? Grafik leżał i płakał. Na zasadzie, wrzucę tu jeszcze gruszka, żeby było bardziej i oliwki. No. Jerseyka, czekamy na wasze chipsy z gruszką. Z gruszką. Ja oceniam to tak ze 3 na 5. 4, bo ten crunch dalej dla mnie jest taki crunchy, ale to nie są chipsy. O! Oh. Ser. Prawie, bo to jest włoski sernik. To jest z Lidla. Widziałam. Skąd wiedziałaś? Bo ja. Chodzę często do Lidla. Ale wyobraź sobie, że to kosztuje... Ten Milbona. A to ja nie wiedziałam, ale to kosztuje 5 zł. Więc to jest całkiem nieźle. Jak na jedną porcję tiramisu. Gluten free, więc zobaczymy, czy to będzie dobre. Ale teraz właśnie sobie uświadomiłam, że tiramisu to jest taka forma rzeczywiście sernika. Bo to jest na mascarpone, a mascarpone to jest ser. No, tego jestem mega ciekawa, bo jak spojrzycie tutaj, jakby ten biszkop na dole, nie wiem, tutaj jest na zdjęciu od razu napisane, że zdjęcie jest symboliczne. Bo chyba jest. Yeah, I think so. No serio, to jak wygląda tu na zdjęciu, a jak wygląda tu z boku. Ale zobaczmy, czy chcesz czynić honory i otworzyć opakowanie? Dobrze. Ej, ale z zewnątrz wygląda ładnie, w sensie od góry. Będziemy oceniać, czy będzie wyglądało tak jak na symbolicznym zdjęciu. Mmm, pachnie mocno kawowo na razie. Ładnie, ja w ogóle lubię, jak tiramisu jest kawowe. Nie, nie. Ale jak nie lubię kawy. Czyli lubisz, jakby bardziej czekoladowe jest? Aha. No dobra, no to sprawdźmy za 5 zł. I zrobię, uwaga, prezentację, czy wygląda podobnie. Ej, no nie wyglądasz tak bardzo nie, nie jest inaczej. Źle. Tu są dwie górki, tu są dwie górki. Ale okej, nawet prezentacyjnie. Dziwne, nie? I don't like this. Ten biszkop to jest jakiś taki... Nie wiem nawet jak to określić. On jest taki suchy. On prosi, nie jest dobry. No. Wydaje mi się, że to jest przez to, że to jest gluten free. I dlatego. Bo ten biszkop właśnie jest dziwny. To daj... Co ty zrobiłaś? Musiałeś sprawdzić, jak to wygląda. Tak! Czuję, jakbym miała jakby takie wiórki na języku. Tak. I chciałam aż zobaczyć w lustrze. Faktycznie są jakieś malutkie wióreczki. To poczekaj, bo może to jest jakiś taki wiórkowy. Mąka ryżowa. Krem mi się wydaje, że jest okej. Okay. Mhm. Krem jest dobry. Tylko biszkop wszystko psuje. Tak. Jeżeli jesteście gluten free, no to trochę nie macie wyboru, więc to jest okej. Okay. Ale jeżeli macie wybór, to jest to na innych tiramisu. Zresztą ja pamiętam, że jeden z pierwszych odcinków, gdzie właśnie testowałam wiralowe rzeczy z marketów, to było tiramisu z Biedronki i było tak genialne, jak we włoskich restauracjach. W ogóle, fun fact, ja miałam taki moment, kiedy wszędzie, gdzie chodziłam, testowałam tiramisu. Bo ja kocham tiramisu. I dla mnie to jest na razie najgorsza z rzeczy, które próbowaliśmy. Czyli 1 na 5. No. Dla mnie 2 na 5, bo jakby krem jest jeszcze okej, okay, ale no nie do przejścia jest biszkop. A ty jako fanka tiramisu, to rozumiem, że ja musisz dać ocenę krytyczną. Co tu jest? Bunny Ninja, wojownik z natury. I wychodzi mu glut z nosa. O co chodzi? On ma... Wychodzi mu jakaś... O co chodzi w tym? Czy możemy pomówić o kolejnym grafiku, który jakby nie wiedział, co ma zrobić ze swoim życiem? Czemu on ma z nosa to? To jest glut z nosa. Ja nie mam słów. Ale podoba mi się to jest nazwa tego? Fruit? Fluk? Jakby... Fruit fluk! Ja nic z tego nie rozumiem. Wiem tylko, że to jest lewiatana i kosztowało około 5 zł. To kosztowało 5 zł? Tak. Wow. To jest to całkiem dużo, bo za 6 zł mieliśmy te całkiem fajne chipsy. Ale ogólnie Bunny Ninja, wojownik z natury. Nie wiem, ale to pasuje do ciebie to nazwa. Bunny Ninja, wojownik z natury. Wojownik z natury? Nie, to okej, czyli patrzcie. Bunny Ninja. Ale to mi trochę przypomina te takie zabawki, które kiedyś były, że były takie lizaki, jak było takie opakowanie, potem coś takiego właśnie. Tak? Takie pudełeczko. Ja jestem w szoku, ja nigdy tego nie widziałam. Serio? This is wrong. Ty pierwsza. Czemu to wychodzi z nosa? Ale może dlatego jest wiralowe, bo to jest jakby takie zabawne. Haha. Wyobraź sobie teraz, że masz dziecko, które jest takim niejadkiem. Nie wiem, jaki jest skład. Gluty z nosa! No ale mój szczęście, który ma 4 lata na banku, powiedział uuuu, gluty, haaa! I to się a, okej, okay. No to czekaj, to skład chyba jest całkiem okej, okay, bo jest jabłko 50%, sok z jabłka 32% i pire malinowe, czyli jest okej okay w miarę.
Ej, nie wolno tak jeść, trzeba gluta. A, no dobra, dobra, to odkładam. Dawaj. Gluty z nosa! O, chciałam uważać. Dobra. Jak nieugotowany makaron. Co to jest? Jakby jakiś proszek na tym? No, żeby się nie zlepiało. Żeby to wychodziło? No, ale w smaku jest okej, no bo tam jest jabłko i malina. Z nosa, serio, mógłby z ust wychodzić. Aha. Albo mógł mieć takie lasso i być kowbojem. Nieważne. Teraz mi się to cały popruchy na twarzy. No Jezu, to się oblizę. Tak, a potrafisz? Nie, właśnie nie. Ale mam koleżankę, która potrafi. No. Swoją koleżanką jestem ja? Nie. Mam dwie! Kończą łyżniki na ten moment. Dajcie łapki w górę. Za ten talent. Ten, tak. Ale myślę, że musimy to otworzyć. Zdecydowanie. I zobaczyć, ile tego w ogóle jest. Bo nie jesteśmy dziećmi i możemy. Czekaj, za 5 zł. To jest za mało. Ja bym to włożyła tak po prostu do buzi i bym to tak zjadła. I to kosztuje 5 zł. To jest naprawdę mało. W sensie to jest jakby, jakbyście to skomasowali w jeden, to wychodzi jeden większy żelek. Więc wiralowe tak, bo jest dziwne i takie... Wymyślne. A jeżeli chodzi o smak i cenę, to ja bym powiedziała, że nie. Ja bym dała temu pewnie 3. Przez tą mąkę też psuje się smak, więc może jednak daję 2. Bo teraz próbowałam więcej i to jest nie. Ja dam 3. Dla mnie to jest bardzo smaczne i to pudełko jest super. Po prostu ta mąka. O, i że tego jest tak mało za 5 zł. Nie! Oh, ej, ja widziałam ten viral. Widziałam i pomyślałam sobie, I need to try this. Ze żabki? Za niecałe 6 zł. I mamy atomówkowe napojki za 6 zł za sztukę. Mamy 3 różne smaki. Jeden to jest bajka, to mamy białe winogrono. Mamy bójkę i to jest arbuz. I brawurkę i to jest jakby melon, tylko taki trochę mleczny. Czyli takie coś typowego dla Japonii tak naprawdę. Więc ja jestem mega zajarana, bo wygląda to super. I zauważyłyśmy, że każdy z tych napojów ma w sobie mleko w proszku. Które testujemy najpierw? Którą atomówką jesteśmy teraz? Ja zawsze najbardziej lubiłam tą. No dobra, no to zacznijmy od różowej. To jest okej. Kolor ma ładny, bo mi się wydaje, że to jest naturalny kolor. W sensie po prostu rzeczywiście jest ten sok z arbuza i jest naprawdę fajna. I jakby sam wygląd tych opakowań dla mnie już jest 5 na 5. Tak. Cheers. Jest słodszy niż myślałam, że będzie. Ale trochę śmierdzi kurzem. To jest dobre. Dobre. Jakbym to kupiła, miałabym taki, o, dobry napój. Ja jestem w ogóle w szoku, że to ma taki dobry skład. To jest tylko woda, sok z danej rzeczy i trochę mleka. Mhm. Wiadomo, jak ktoś nie je mleka, no to trochę to jest dla niego słabe rozwiązanie, ale w smaku jest naprawdę dobra. No. Więc temu daję, myślę, tak 4 na 5, bo ja ten też. Kurzowy smak. I bym po prostu dała sobie trochę wody, bo dla mnie jest trochę słodki. Mhm. Dobra, to teraz bajka. Ciekawe, że to nie jest niebieskie. Właśnie. Znaczy, on jest trochę niebieski. Więc może jest jakiś barwnik? Czekaj, woda, sok z winogrona? Nie. Czyli nie ma żadnego barwnika, a jest takie delikatnie niebieskawe. Może to jest przez to, że jest To jest mleko. Bardziej takie milky. Tak, że jest mleko i żółte, czyli białe i żółte. Może tak jakoś zrobiło taki trochę... Nie, to już inaczej pachnie. Tak? To jest ciekawe, bo to ma taki typowy zapach, jaki mają różne takie napoje lub żelki z winogron. Pomimo tego, że winogrona tak nie pachną. Bo to jest ten biały muskat, te japońskie żelki właśnie tak pachną. Tak. Cheers. Cheers. Dobra, mi smakuje bardzo. Bardzo jest, o wiele lepszy niż ten z bójką. To bym piła. Ja też. Tylko też jest trochę za słodkie. Ale też to nie ma jakoś dużo cukru. No patrz, tutaj masz... W 100 gramach 4 gramy. No ale na 100 gram, więc jakby... No, nie ma dodatku cukru, czyli to jest jakby ten naturalny z winogrona. Więc to jest super. 5 za 5, jest genialne. No, I really like that. Dobra, i ostatnio została nam brawurka melonowa. Tutaj też mam bardzo duże oczekiwania. Wydaje mi się, że będzie dobre. Bo właśnie to jest ten taki japoński melon. Czy ty chcesz może polewać melon? Dobrze. Ale ładny kolor. Ja jestem fanką takich dziwnych. Ej, to mi trochę przypomina matcha. Tak, trochę tak, no. Ale bo taką mocno rozcieńczoną. Bardzo delikatny ma zapach. Jakby nie sądzę, że to jest jakiś zły zapach. Po prostu może dla mnie melon w tej formie jakoś dziwnie pachnie, ale mam takie... No ale dobra, spróbujmy. No. It's a no from me. Ale dziwne. Tutaj nie czuję prawie nic innego niż mleko i jakiś dziwny posmak. No nie, straszny. Ten jest w ogóle straszny. To smakuje jak jakby... Ja też nie spodziewałam po prostu tego smaku. Wow. Jakbyśmy zaczęło od tego, to bym powiedziała ojej.
myślałam, że to naprawdę będzie super. Tak to może po prostu to nie jest nasz smak, bo dwa pierwsze były naprawdę super. To po prostu dla mnie nie jest dobre. Jest jakby, jakby takie rozwodnione mleko z jakimś takim barwnikiem i dodatkiem. Ja bym nawet nie wiedziała, że to jest melon. Tak, ja też bym nie powiedziała, że to jest melon, absolutnie. Znaczy ma ładny kolor, więc nie daje zero, bo ma ładny kolor, ale jeden w smaku. Czyli ten jest najgorszy, potem nam smakował ten taki w miarę. A ten jest super. A ten jest super. Właśnie to jest śmieszne, że ja jakbym kupowała te napoje znowu, to bym kupiła tylko ten. To jest niesamowite, że to jest ta sama seria i oni wypuścili smaki, które się tak bardzo różnią jakością, że w ogóle dali to do obrotu. Ale ogólnie, jeśli chodzi o wygląd i wiralowatość, to uważam, tak, że są super wiralowe. Mhm. No i po prostu mega fajnie, że to są atomówki. Mhm. Kto nie kocha atomówek? Kto? Kolejna rzecz to keto ciastka. One są z Lidla i każde z nich kosztuje niecałe 4 zł, więc sporo jak na jedno ciastko. Chociaż na przykład jak się kupuje w cukierni ciastka, to takie większe, no to one kosztują więcej, ale takie ciastka kupowane z opakowania, no nie wiem. To jest sernik, biała czekolada. Ja mam po prostu tahini, czyli jakby takie sezamowe, można powiedzieć. A, to jest twardsze. A, tylko patrz, to jest wegańskie, a twoje nie jest wegańskie. Zobaczę. A się nie mogę otworzyć. O. Ładnie pachnie. Tak? Bardzo ładnie, naprawdę jak sernik. Mocno te orzeszki. No. Ale tahini jest z orzeszków? Nie, z sezamu. Z sezamu, czyli jest sezam i orzeszki ziemne, ale ja mocniej chyba czuję orzeszki ziemne. Duże to ciastko. Widać, że nie jest takie suche. Tak, ono w ogóle nie jest takie jakby pieczone, no bo to jest nie na bazie chyba mąki, tylko czegoś innego. Tak, bo ono jest takie mięciutkie. Tak, takie trochę jak cookie dough. Mi nie smakuje. Właśnie chciałam powiedzieć, że nawet spoko, a ja nie lubię tahini. Suche, sucho tłuste, mało słodkie. Właśnie okay. Nie umiem powiedzieć dlaczego, ale jest takie, że nie jadłabym go. A dla ciebie mimo tego, że nie lubisz tahini, to byś to jadła? No, mi bardzo smakuje. Uważam, że właśnie jest idealnie słodkie. Nie wiem, jakbym wracała z siłowni i to jest to, co bym znalazła w torebce, to bym miała takie, o, super. Ale też, bo moim zdaniem to trochę smakuje jak chałwa. Peanut butter. Z masą orzechową. No bo dokładnie to jest. No i nie wiem, mam wrażenie, że mogłabym sobie coś takiego zrobić w domu. Fajna konsystencja, konsystencja taka miła. Jak mrożony cookie dough. Niby tak, ale coś mi w tym nie odpowiada. Więc zobaczę, może ten sernik z czekoladą będzie lepszy. Tu jest głównie kokos. To jest najbardziej jak cookie dough. Ja miałam ogromną nadzieję, że to mi mega będzie smakowało. Mm-hmm. Kocham sernik. Personal for me. Konsystencja jest trochę lepsza, bo jest trochę bardziej takie... nie takie suche. Tak. W smaku ja bym tego nie jadła. Ja bym wolała już jakieś owsiane ciasteczko. No, ja bym tego nie jadła. To z tahini dałabym temu 2. Aha. Bo jest spoko, ale jak powiedziałaś, że wolałabyś takie ciastko owsiane, pomyślałam tak, no. Mm-hmm. A to 1. To ja mam tak, że to bym dała... obydwa bym chyba dała 2. Po prostu. Są takie... Lupis! Chrupki na bazie groszku. W sensie białko z grochu. Bo to mają być lepsze chipsy. One są z Lidla też i kosztują... Ale też są wegańskie. A, też, o, rzeczywiście. Okej. Okay. I to jest zdrowidło. Zdrowidło za 4 zł. To na pewno nie mają być chipsy. W sensie to nie ma naśladować chipsów, tylko po prostu być takimi chrupkami o smaku śmietanki z cebulką. Połowę tłuszczu mają. Tylko tak standardowe chipsy, mają błonnik, nie są smażone i nie mają dużo cukru. Dobra, no jakby jako taki zamiennik, jeszcze mąka ryżowa tutaj widzę. Ja nie potrafię sobie wyobrazić, jak smakują chipsy z groszku, trochę mnie to tak odrzuciło. Jak na początku to powiedziałaś, ale ja też nie jestem największą fanką groszku. Ja już jadłam kiedyś rzeczy z groszku i to jest okej, okay. W sensie mi to bardzo smakuje. Dobra. Zobaczmy jak to... Ej, nie spodziewam się tego. Jak to pachnie? Ty pomagaj najpierw, To pachnie bąkiem, moim zdaniem. Tak, to pachnie bąkiem albo jajem takim, a zobacz w ogóle w całej tej. No, jakby też wiem, że na pewno dużo osób po prostu powiedziało, nie, to po prostu pachnie groszkiem. I jakbyśmy, nie wiem, wąchały, no pachnie jajem. Pachnie jajem albo bąkiem. Otwieracie chipsy i to ma wam sprawić przyjemność, a tu jest tak, że takie wow. Chciałam być dyplomatyczna, ale ju. Ju, a gajemy. No dobra, więc ja spróbuję. Bardzo spoko. Dobra przyprawa, ale sam chrupek jest bardzo dziwny. O, dosyć szybko się tak robi taki glutowaty. W sensie wiem, że to jest chips, jest w moim buzi, ale jakby... No to są jak chrupki kukurydziane, tylko z grochu. Przyprawa jest dobra, ale moim zdaniem jak na taki dziwny chrupek powinno być jej więcej. A mi bardzo smakuje. Ej, potrafisz tak? Tak, chyba też nie. Tak potrafię. To jest coś dziwnego, jak potrafię. Wow! Oh, wow! You can do it! Czekaj, ostatni raz.
nie, jak jem ich więcej, to są naprawdę coraz lepsze. Mi bardzo smakują te chipsy. No i bym je nawet kupiła. O dziwo, kalorii też mają mniej, bo zwykle chipsy mają około 500 kalorii, a te mają niecałe 400. Ja temu daję 4,5 na 5, bo dla mnie jest trochę za mało przypraw, ale dorzuciłabym sobie na przykład tych płatków drożdżowych albo soli. Wiesz co, ja bym dała mocną piątkę. Dla mnie to jest naprawdę super. Ja bym poszła do sklepu i bym to sama sobie kupiła. Okej. Okay. Nie smakuje jak groszek, bo to się obawiam. Tak, tak, więc nawet jak nie lubicie groszku, to Ogi zatwierdza. To jest chyba z tej, a nie, myślałam, że to jest z tej samej firmy, ale nie, to jest Vemondo. A skąd to jest? Lidla. No, bo jest to Nutri-Score, który jest w Lidlu. Lidl 12 zł. Ooo. Za dwa, jakby. Czyli no, to jest okej, dwa deserki, no to masz 6 zł. I ile w tym jest? 70 gram. W sensie to jest malutkie, moim zdaniem. O. A dla mnie takie idealne akurat. Tak? No, dobra. Bo ja też nie jem dużych porcji takich słodkich rzeczy, ale fajne jest to, że to jest wegański mus. Zobaczymy, czy jest dobry, bo wegańskie często są słabe. ASMR? Chyba nie ma dźwięku. Dobra, często lubię wegańskie różne przekąski. Jaki on jest czekoladowy. This is really good. Taki smak jakby trochę deserowej / gorzkiej czekolady. Więc jeżeli nie lubicie gorzkiej, to słabo. Ale jak lubicie właśnie takie trochę bardziej wytrawne czekoladowe desery, to to będzie idealne. Bo ja na przykład nie lubię za słodkich. To jest naprawdę super. Pycha. Wegańska pena z tmackowu cekoladu polewu. Aha, to nie jest po polsku. Serio, przez chwilę się zastanawiasz, czy... Ja mam takie... Nie, myślałam, że po prostu może to jest to jakieś składniki, których nie kojarzę. Ale właśnie teraz czytam, że to jest mus czekoladowy z polewą czekoladową. Gdzie ta polewa jest? W dupie. Serio, nie ma tej polewy. Nie, ale z polewą. Ani na dole go nie ma, ani na górze. Nie ma posmaku. Tego się obawiam. Tak, 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 tak. Jakieś takich dziwnych rzeczy, tylko czuć po prostu cały czas czekoladę. Tak, to jest po prostu dobre. A rzeczywiście teraz czuję, że z czasem to się staje coraz słodsze. Aha. Ten pierwszy, taki, pierwsza łyżeczka to było takie, nie za słodkie. A teraz po trzeciej. Na początku powiedziałam, że było tego mało, a teraz rozumiem, że to jest tak słodkie, że jednak po takiej porcji już bym miała takie. No. Dla mnie mocna czwórka. Mi się wydaje, że też czwórka. No. Oh my goodness! Nie! No way! Kocham takisy i nawet nie wiedziałam, że są takisy orzeszki. Wow. Ale czekaj, te są jeszcze ostre. Tak, te są fuego, a te są chyba mniej ostre trochę. I to gdzie można kupić? W Dealsie, wyobraź sobie. Wow. Deals za 8 zł. Więc mi się wydaje, że spoko, jak na takisy, czyli zagramaniczne produkty, 8 zł to jest dobrze. Mhm. Czyli te są medium, w sensie ostrość, a te są bardzo ostre. I to są pikantne orzeszki ziemne w skorupce o smaku papryczki, chili i limonki. Dokładnie ten zapis. Aha, czyli po prostu inny... Inna ostrość chyba. Jestem mega podekscytowana. Ja też. Ja też nie zabrałam tego tak. O! Nie no! Kurde, Aga! Czekaj, no bo ja to zrobiłam tak, że tu. Tu. Ej, naprawdę. Kurde, nie masz orzeszki. Ja mam mniej ostre, więc może zacznijmy od tych mniej ostrych, żeby czuć potem smak ewentualnie do ostrzejszych. Nie, nie pachną jakby były takie mega ostre. Bo wiesz, czasem masz takie... No, pachną bardziej jak orzeszki, ale chyba się kolorem też nie różnią. Nie, są takie same. Nie. No, ale spróbujmy, zobaczmy jak wyglądają te orzeszki. Tak, znaczy jak wyglądają, jak smakują. Bo z wyglądu są takie słabe. Nie smakują jak takise. I są ostre. To jest medium? Ja też nie miałam takie. No, plus życzliwy soczek. Czekaj, weź sobie wodę. No, chyba, że chcesz mleko. Tam jest też mleko. Nie, jest jeszcze gorzej. Ale chcę spróbować tych drugich. Ja też, ale te orzeszki mi nie smakują w ogóle. To jest ta otoczka jest jakby taka... Wydaje mi się, że to jest trochę taka kokosowa. Skorupa kukurydziana i mąka pszenna. Czyli taka jakby takiej w cieście. Ja wezmę dwa. To jest spicy. O, to są lepsze. Bo to jest ten oryginalny smak takisów. Ale ja nie czuję w tym takisów. W samej posypce czuję, ale o dziwo nie ma dla mnie takiej dużej różnicy w ostrości. Bo tu zjadam teraz dwa i nie umieram. Ale jakoś mi nie smakują te orzeszki. Ja nie wiem, co oni zrobili z tymi orzeszkami. W sensie, skąd są te orzeszki. Ale one mi po prostu nie smakują. Dla mnie one są okej, okay, ale ja też nie jestem taką fanką takisów. Jakby dla mnie takis to jest takie, o spróbuję jeszcze jak są w różnych, jak mają różne kolory. Dla mnie to jest dwójka. Ja bym tego nie kupiła. Okej, okay, jest ostry, ale nie ostry w taki fajny sposób, gdzie masz takie chcę więcej. Tak, będę taki... to po prostu jeść, tylko jest takie... Rozumiem, czemu jest wiralowe, no bo jednak ciekawy taki fusion. No, więc ja bym dała im dwójkę, bo ta ostrość jest taka niefajna,
ale są ciekawe i chrupiące. Ciekawe. Mhm. Więc wiralowe tak, smaczne nie. Wy napiszcie koniecznie, który z tych produktów podobał się nam najbardziej. A dla ciebie hitem takim numer jeden? Atomówki. To było fajne, bo jakby to mnie po prostu zdziwiło i miałam takie ho. To jest coś, co bym kupiła, bo teraz wiem, że jest dobre. No ale to, I loved it. Mhm. Ja uważam tak samo. Mam nadzieję, że podobało wam się, jak jemy i oceniamy. Pamiętajcie, że filmy wychodzą na tym kanale w każdą środę, a na kanale Beauty w każdy piątek. Dzięki piękne, do zobaczenia i pa, pa.